Mamy jakieś... jakieś autko, które wygląda... Ups. Siema naneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy coś, do czego bardzo chcieliście, żebym wrócił jak najprędzej, czyli Beam Engine Drive. Dzisiaj dogramy do końca nasze misje i zaczniemy coś nowego, bo zostały już chyba tylko 3 mapki, a wątpię, że zajmą mi one na tyle długo, żeby zmieścić to w jednym odcinku. Więc dzisiaj porobimy jeszcze coś ciekawego i mam nadzieję, że w najbliższych dniach, tygodniach będzie jeszcze więcej Beam Engine, bo naprawdę bardzo wam się spodobała ta seria. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to intro! Dobra, kolejna mapka Seconds Challenge, czyli 14 mapka, jeżeli się nie mylę, w naszym tutaj Junk coś tam. I tutaj pisze, że musimy zniszczyć karbonowy, szary samochód. I mamy 2 trafiki, tylko prawdopodobnie, ale możemy uszkodzić tylko ten nasz cel, więc jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Spróbujmy! Dobra, mamy tutaj jakieś auto, wygląda dość ciekawie, chyba, a może i nie wygląda dość ciekawie. I gdzie? Nie wiem, skręcę tutaj, tak o, żeby było śmiesznie, ale nie mam pojęcia, gdzie jest nasz cel. Nie wiem, ale bardzo fajnie skręca to auto, muszę przy... aha, śmiesznie. No dobra, więc spróbujmy tym razem pojechać prosto. Potem ma tutaj być jakaś rampa, a ja tej rampy, no... no nie wi... a, tu jest rampa, dobra. Aha, czyli muszę... okej, dobra, i wszystko stało się jasne, ale tym autem naprawdę super się jeździ, no. Mógłbym takim do pracy jeździć na przykład, zobaczcie, jakie drifty. Powiem wam tak, musimy ściągnąć samochód z tego wozu, który... no, który jedzie, nie wiem, jak to się nazywa. Jezus, co się ze mną dzieje, spróbujmy to zrobić. Dobra, rozpędzamy się, jedziemy prosto, prosto i nie skręcamy. Jestem ciekaw, czy tutaj będzie trzeba coś... tak jest, będzie trzeba, stety bądź niestety, coś wytajmować, bo mieliśmy uderzyć w ten szary samochód, nie za bardzo nam to wyszło. Myślę, że pan prowadzący tego busa, który tutaj jechał z tym samochodem, już raczej tego nie przeżył. W takim razie jedźmy tutaj troszkę, przyhamujmy i teraz chyba idealnie, co? Idealnie. Nasz samochód jest dość rozwalony, aczkolwiek tutaj no jest super, no i to ja rozumiem, to się nazywa... perfekcyjna rzecz, przechodźmy dalej. Downward, kolejna mapka, 6 trafików, podobno ma być tutaj całkiem niezły rozpierdziel, więc spróbujmy. Okej, go. Widziałem tutaj na miniaturce tejże mapki, tu jest straż, bo tu już na slow-mo lecimy od samego początku. Mamy jakieś autko, które wygląda... ups. Dobra, musiałem to wyciąć, bo podczas kichnięcia, wiecie, wynalazłem w swojej buzi resztki jedzenia jeszcze sprzed tygodnia, więc postanowiłem, że sobie to zjem po prostu. A tutaj mamy tak, mamy jakiś samochodzik, który musimy pewnie strącić. I oni muszą się wtrącić w nas. I ten się wtrącił, tamten się nie wtrącił, ale wtrąci się w tego. Co się tutaj dzieje? No taksówka prawie przejechała, ale tutaj, no taki... czy ja wiem, czy to takie dobre zniszczenia wyszły? Myślę, że można to zrobić... troszkę lepiej, myślę, że spokojnie, spokojnie. Aczkolwiek udało nam się zdobyć wymaganą liczbę punktów, jednak ja chcę raz jeszcze. Okej, teraz postanowiłem, że wrąbię się centralnie w ten samochodzik. I to tak bardziej z tej strony, żeby on mógł zlecieć na prawo, a ja, żebym mógł zlecieć na lewo. I dzięki temu oni będą musieli się w nas tak centralnie tutaj wrąbać. Chociaż taksówka chyba ominie. Nie, dobra. Teraz idealnie, patrzcie, no nie planowa... ojojoj. Jak tamci się wrąbią na pełnej szybkości, to ja zostanę zgnieciony całkowicie. Yeah! No i to już jest całkiem fajny tutaj trafik. Tu już całkiem fajne to zniszczenie wyglądało. Okej, okay, Plowed Meadows. Nie wiem, co to znaczy. Mamy 3 trafiki, 2 miliony do zdobycia i ciężarówkę, co... bardzo dobrze wróży na przyszłość. Przechodźmy dalej. Dobra, mamy naszego traka, który ma jakieś bardzo dziwne coś na przodzie. Jezus, czy to jest ciężarówka do niszczenia? Na to wygląda. Tam stoi jakiś chyba samochód uszkodzony. Nie do końca wiem, co tutaj się dzieje, ale wydaje mi się, że no, patrzcie na to. Tak, tego zahaczę tak bokiem. No nie, to może nie był najlepszy pomysł. Tu stoi jakaś a fire ten. Jezus. Jak ten fajnie wyleciał! Patrzcie na niego. Czy to można zrobić jakoś lepiej? No odpadła mi maska. Trudno się mówić. Czy to można było zrobić jakoś lepiej? Na pewno. Tylko...
No tego zielonego prawie tam nie uderzyłem, nie? Okej, udało się, bo się udało, ale spróbujmy raz jeszcze. Będzie trzeba się wrąbać w zielonego tak troszkę bokiem tutaj. Tylko czy teraz ten szary na mnie ucieknie? Ajajajajaj. Okej. Szary wyleci z... Trafię jeszcze w czerwonego? Trafię. No dobra, udało się. Jedyne co fajne w tym było, to to, że zielony, znaczy szary zleciał, w ogóle wyleciał z mostu. To było całkiem fany, aczkolwiek no to czekanie raczej nie poszło nam za dobrze. Patrzcie na to. Boom! No i takie symulatory, to ja rozumiem, no. Takie symulatory, to ja rozumiem. No i dobra, to by było na tyle z tego naszego tutaj małego, zadaniowego tutorialu, tak zwanego, nie wiem, to mod chyba, była jakaś paczka modów w Junctions, coś tam, Crash Junctions, tak to się nazywało. To już jest koniec, bo 16 mapek wszystkie zrobiliśmy, może jest jakiś update, zobaczymy. Na dzisiaj nie sprawdzałem, a teraz przejdziemy sobie na jakąś mapkę, która już tutaj była stworzona. Właśnie takich skoków, czy tam innych rzeczy. Jest tego naprawdę dużo, można pościągać również bardzo dużo rzeczy, więc myślę, że będziemy mieli co robić w tej grze. Przejdźmy do czegoś ciekawego. Okej, kolejną mapką, znaczy mapką, którą na dzisiaj wybrałem, to jest Sky Curve 1, czyli pierwsza mapka Sky Curve i zobaczcie, co tutaj jest. To troszkę mi przypomina GTA, powiecie, że nie, podniebne wyścigi, coś w tym stylu. Myślę, że będzie naprawdę ciekawe, zobaczmy. Okej, znowu mam jakieś bardzo ładne auto, które wygląda jak co, jak Subaru, nie? No i mamy checkpointy, ja nie chcę też się zbytnio rozpędzać, ale... Woo! Płonę! Chyba zbyt dużo z mojego auta już tutaj nie wyciągnę. On dalej jeździ, no nie wierzę, no nie, dobra, ale chyba nie uda mi się go położyć w taki sposób, jak powinien być położony. Więc spróbujmy raz jeszcze. Okej, mamy tutaj 8 checkpointów i myślę, że to strasznie się szybko rozpędza, zobaczcie, to... Kilka sekund i mamy, nie, no, 5 sekund to na godzinę, dobra, tutaj troszkę zwolnijmy, dokładnie, teraz, o Jezus! Mano, uspokój auto, jesteś mistrzem kierownicy, dasz za mała prędkość, Mayday, Mayday! Kocham tą grę, naprawdę, to jest najlepsza gra, jaka kiedykolwiek wyszła. A tutaj już wszystko gładko. A jestem ciekaw, jakby to... można przejechać. Myślałem, że mnie tam jakoś zgniecie. Tu potrzebujemy troszkę większej prędkości. Ale troszkę chciałem, tylko troszkę. Koło mi odpadło, wow. Myślałem, że się nie... O, dwa koła już mi odpadły. I troszkę płonę. Tak zwane typical. Powiem wam tak, ta mapka może pokazać, że jednak nie jestem mistrzem kierownicy, wiecie. Dwie różne rzeczy, GTA, a to naprawdę. Mam też prawo jazdy, ale... Po co ja w ogóle tu mówię? Po co? Dobra, idealnie obrany zakręt. Tak daleko jeszcze nie byłem i raczej już więcej nie będę. Nie, myślałem, że bardziej się rozwalę jak z takiej wysokości. No to jest naprawdę... Naprawdę ciężkie. Ale tak naprawdę nie oszukujmy się, każdy z nas przychodzi do tej gry i gra albo ogląda takiego pajaca jak ja, tylko żeby zobaczyć, jak bardzo się rozwalam, jak rage'uję i jak cieszę się tą grą. I ta mapka jak na razie spełnia tutaj wszystkie moje wymogi. Tutaj mam już obraną technikę, że tutaj trzeba troszkę wyżej. Tutaj trzeba... Właśnie, tak, no... To jest bardzo ciężki zakręt. Nie wiem, jak przejść ten zakręt, bo jak wyhamujemy, to nic się nie stanie, jak będziemy tam jechać, no nie wiem, muszę potrenować. Dobra, tutaj górą. Jak tutaj? Tutaj chyba... No nie, tutaj mnie zawsze podbija, no co mam zrobić? Może na takiej kierownicy będzie łatwiej, co? Może tak być, że na tej kierownicy uda nam się wszystkie tutaj trudy związane z tą mapką przejść. Ja myślę, że... A jakby to na przykład tak wyhamować? O, patrzcie. Co teraz, co teraz, co teraz, co teraz? Nie wiem, ale idzie dobrze. Tutaj mińmy to. Patrzcie, teraz znowu troszkę przyhamujemy. Czy ta mapka Ta mapka może by mogła zmienić. Z tym, że... Nie wiedziałem po prostu, gdzie jadę. A to już był koniec. Tutaj jest meta, patrzcie. Czyli da się to zrobić. Zróbmy teraz jeszcze. Dobra, tędy, tutaj, patrzcie, tutaj, a można i od góry, i od dołu, ten zakręt jest dość prosty. Teraz tak, tutaj lecimy na górę i z góry zjeżdżamy powoli na dół, dokładnie tak, tutaj przyhamowywujemy i to tak dość solidnie, żeby to nas nie wybiło.
Tutaj skręcamy, tylko ten zakręt w środku wydało mi się dużo łatwiejszy. Tutaj omijamy ten punkcik. Dobrze, tutaj znowu troszkę hamujemy. Nie, większą prędkość tu jednak bym pod... Nie, udało się! Jest! Dobra, i tutaj drugie okrążenie! Ale macie już, wiecie, macie już napisane jednak, znaczy widzieliście, że już potrafię, więc jak teraz mi się nie uda, to trudno. To skończymy, ale zrobię wszystko, żeby jednak udało mi się drugi raz też przejechać ten tor. Może nawet w rekordowym okrążeniu, tu musiałem wyhamować dość sporo. Ten zakręt jest naprawdę dość bardzo trudny, aczkolwiek znowu mi się go udało tutaj perfekcyjnie. Tutaj znowu troszkę przyhamować. Jest! No już, zrobiłem. A, i teraz mogę sobie samemu pojeździć. Nie, udało się! Jestem mistrzem! Patrzcie, dwar... No nie... Mua, miodzio to było. To było naprawdę miodzio. Dobra, panie i panowie, na dzisiaj to wystarczy. Ja naprawdę bawiłem się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wy też. Jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, zostawcie dzwoneczek na kanale. Wtedy więcej będziecie mieli moich filmów. Każdy wam się będzie wyświetlał. Będzie wszystko fajnie. Jeżeli chcecie jeszcze więcej wszystkiego, to przycisk subskrybuj tuż pod filmem. I... Na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa! Pa, 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 pa.